Będą, ale jest kilka warunków do spełnienia. Cześć, witajcie serdecznie, po raz 314 we vlogu powrotroberta.pl. Wróciła ściana z Nowym Jorkiem, dawno nie nagrywałem w takiej formie, więc no, mam nadzieję, że powrót będzie udany. A dzisiaj rozmawiamy o Romanie Bilińskim, Polaku, który coraz śmielej radzi sobie w Wielkiej Brytanii w zawodach single seaterów tamtych serii. To jest kierowca bardzo ciekawy, kierowca, o którym trzeba coraz więcej mówić, bo zaczyna wyglądać na to, że ma naprawdę papiery na ściganie. Roman Biliński urodził się w Polsce, niedługo potem wyjechał wraz z rodzicami do Wielkiej Brytanii i tam w 2016 roku rozpoczął starty kartingowe. W 2017 pierwsze sukcesy, ale głównie na arenie tamtejszej, czyli krajowej w Wielkiej Brytanii. W 2018 pojawiły się jakieś pierwsze nagrody, pierwsze wyróżnienia. 2019 to też był niezły sezon w kartingu. No i 2020 to jest sezon, od którego mniej więcej śledzimy poczynania Romana Bilińskiego, ponieważ startuje w brytyjskiej Formule 4. W ubiegłym roku no, radził sobie coś dość nieźle, jak na debiutanta. Zajął 3 miejsca na podium, raz wykręcił najlepszy czas wyścigu i ostatecznie był na 7 miejscu w klasyfikacji generalnej. Co ciekawe, i to już warto powiedzieć, zebrał sporo punktów karnych za incydenty związane z jego ściganiem, ale to od razu warto powiedzieć, że Roman Biliński jest kierowcą dość ostrym, powiedziałbym z starej szkoły. Nie boi się atakować, nie boi się agresywnie zachowywać na torze, oczywiście w ramach takiego zdrowego rozsądku. Czasem sędziowie uznają to za przewinienia, czasem nie, ale generalnie dobrze na tym swoim kartingowym i potem wyścigowym fachu Roman wychodzi, bo całkiem nieźle mu się udaje i zazwyczaj te pozycje jego kwalifikacyjne potem są wyższymi pozycjami w wyścigu, czyli potrafi się przebijać. Ma ten racecraft i to już w wieku 17 lat, bo warto właśnie powiedzieć w jego kontekście o wieku. 2004 rocznik, kwiecień to jest data urodzenia Romana Bilińskiego, czyli skończył niedawno 17 lat, no i to jest właśnie taki ostatni moment na odnoszenie jakichś większych sukcesów, jeżeli chce się pójść dalej, no bo wiemy, że ta granica wieków nie tylko w Formule 1, ale też w seriach juniorskich się mocno przesuwa. Oczywiście to nie jest ten okres, kiedy Max Verstappen już w wieku 16 lat praktycznie wchodził do Formuły 1, no ale teraz wiemy, że jest ten limit w wieku 18 lat, dlatego Theo Pourchaire między innymi no nie mógł jeszcze w tym sezonie jeździć, nie miał też punktów do superlicencji, no ale to jest kierowca 17-letni, który skończy 18 lat w tym sezonie, więc no coraz w młodszym wieku trzeba zacząć odnosić sukcesy, żeby potem mieć szansę na no, dojście do tego motorsportowego szczytu. Po tym dobrym sezonie w 2020 w brytyjskiej Formule 4 Roman Biliński został w tej serii, ale przeniósł się do innej ekipy, no i w Karlinie wydawało się, że będzie odnosił spore sukcesy. Testy przedsezonowe kończył na podium, zazwyczaj na pierwszym miejscu, wydawało się, że będzie naprawdę mocno. Tymczasem pierwsze wyścigi sezonu zupełnie nie poszły po jego myśli. To były raczej słabe występy z różnych przyczyn, ale dojeżdżał raczej w drugiej dziesiątce na 18 startujących aut. No i pojawiła się pewna niepewność. O co chodzi? Pewna niepewność. Natomiast potem podjęto bardzo dobrą decyzję strategiczną dotyczącą kariery. Trzeba było zrobić, no nie krok wstecz, tylko wziąć rozpęd i po prostu skok przez przeszkodę, przez przepaść do brytyjskiej Formuły 3. I tam Roman Biliński zadebiutował od trzeciej rundy, czyli dwie pierwsze opuścił. W każdej rundzie odbywają się trzy 20-minutowe wyścigi, troszkę inaczej punktowane. Ten ostatni jest mniej punktowany, ale generalnie tam punktuje kilkunastu kierowców. Są to mocno osadzone zawody, około 20 zawodników. To już jest taka dość wysoka półka. Nie umiem tego porównać do innych europejskich serii, które możecie znać. Oczywiście jest to poziom niżej niż Formuła 3, niż europejska Formuła 3. Być może to jest na tym samym poziomie, co Euroformula Open. W tym w Euroformule Open ta granica wieku, ta średnia wieku jest taka dość wysoka, jak na serię juniorską, czy jak na serię single-seaterów, no ale powiedzmy, że to może być ten poziom. No i co robi Roman Biliński? W pierwszym weekendzie na Donington Park zajmuje miejsce 4, 5, 6, czyli jest bardzo dobrze w porównaniu z tym, co było na początku sezonu Formuły 4. Formuły 4, o której jeszcze może tyle powiem, że m.in. George Russell wygrał ją w wieku 16 lat, więc to też są dość prestiżowe zawody. Ta podstawowa seria Romana Bilińskiego w 2020 i 2021 roku. Natomiast drugi weekend wyścigowy Formuły 3 Roman Biliński
miejsce trzecie, pierwsze i czwarte, czyli znakomity weekend, który od razu dał mu duży skok w klasyfikacji generalnej. No i pierwsze zwycięstwo to też bardzo ważne wydarzenie, które może dodać takiemu młodemu człowiekowi dużo pewności siebie. W ten weekend na torze Snetterton odbyła się kolejna runda, to już będzie runda piąta tej serii. No i w tej rundzie piątej Roman Biliński wszystkie miejsca na podium. Zaczął od trzeciego miejsca, potem znowu trzecie miejsce, w kwalifikacjach było dziewiąte, a niedzielny wyścig wygrał. I to wygrał dość zdecydowanie. Był to wyścig dość trudny, w którym pod koniec wypadało, ten deszcz na slickach wszyscy zostali, no i ten deszcz mocno utrudniał jazdę, ale Roman Biliński świetnie sobie w tych warunkach poradził. Goniący go wicelider na przykład odpadł, więc no, trzeba było wykazać się znowu tym racecraftem, który wydaje się naprawdę całkiem dobry w wykonaniu Romana Bilińskiego, czy w posiadaniu Romana Bilińskiego. Jeszcze wcześniej między tymi rundami na Spa a na Snetterton Roman Biliński wziął udział w rundzie brytyjskiej Formuły 4 na torze Oatland Park, no i tam też stanął na podium, czyli osiągnął najlepszy wynik w swoim sezonie. Czyli widać, że czegoś potrzebował, jakiejś zmiany, potrzebował takiego kopa, jakiego dostał na Spa, no i potem posypały się świetne rezultaty i ma trzy teraz weekendy z rzędu, w których stawał na podium. Najpierw brytyjska Formuła 3, potem brytyjska Formuła 4 i brytyjska Formuła 3 ponownie w miniony weekend. Oczywiście teraz nazwa brytyjska Formuła 3 już jest nieaktualna, FIA złożyła wniosek, żeby ta seria no inaczej się troszkę nazywała, bo żeby się nie myliła z tą Formułą 3 oficjalną, więc teraz nazywa się to GB3 Championship, no to myślę, że jest tylko kosmetyczna zmiana. Kierowcy zostali ci sami, zespoły zostały te same. Te trzy tak naprawdę świetne weekendy Romana Bilińskiego w brytyjskiej Formule 3 pozwoliły mu awansować już na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej i to powtórzę, mimo opuszczenia dwóch pierwszych rund, czyli punktów za sześć wyścigów. I do tego trzeciego miejsca Roman Biliński traci już tylko 23 punkty, a do czwartego miejsca 21 punktów. Jeszcze jeden taki dobry weekend jak teraz na Snetterton i Roman Biliński jest na podium, co by było naprawdę bardzo dużym osiągnięciem. Trzeba zauważyć, że no, brytyjska Formuła 3 Wielka Brytania to jest generalnie kolebka wyścigów. Tam jeżdżą zawodnicy na bardzo wysokim poziomie. Tam tych zawodników jest wielu. To jest seria, która zawsze cieszyła się dużą popularnością, która kształtowała młode talenty. No i jeżeli Polak dobrze sobie radzi w tej serii, to jest naprawdę zacny. Jeszcze a propos tego Polak. Roman Biliński oczywiście jest Polakiem, ma polskie obywatelstwo, jeździ z brytyjską licencją, natomiast jeżeli zobaczycie tabelę wyników, jeżeli zobaczycie jego kombinezon, tam są polskie flagi na podium, no właśnie na podium, kiedy staje na pierwszym, drugim, trzecim miejscu, również wywieszana jest polska flaga i grany jest mazurek Dąbrowskiego. Oczywiście początkowo w social mediach Romana Bilińskiego posty były głównie w języku angielskim, natomiast kiedy pojawiło się również zainteresowanie z Polski, no to te posty również są w języku polskim i myślę, że bardzo fajnie by było, gdybyśmy okazali teraz Romanowi Bilińskiemu takie kibicowskie wsparcie. To, że widzimy jego sukcesy, to, że go wspieramy, bo być może za tym przyjdzie coś więcej. No i właśnie do tego coś więcej trzeba teraz przejść. Czyli 17 lat, sukcesy w serii juniorskiej o dość mocnej stawce. No i co dalej? Co dalej? Oczywiście nie ma co ukrywać. Marzeniem każdego młodego kierowcy jest trafienie do Formuły 1, ale żeby do tej Formuły 1 trafić, niestety musi być kilka warunków. Oprócz tego racecraftu, oprócz dobrych wyników na torze, no niestety potrzebne jest jeszcze szczęście i zazwyczaj w obecnych czasach sponsor. I dlatego powiedziałem, że Roman Biliński w takim ostatnim momencie zaczął odnosić te dobre sukcesy, bo to jest 17 lat, to jest taki ostatni moment, żeby gdzieś złapać się albo do jakiejś akademii któregoś z zespołów Formuły 3, Formuły 2, już nie mówię o Formule 1, albo złapać mocnego sponsora, który zauważy w Tobie potencjał i będzie Cię wspierał, będzie wykładał na Twoje starty. No bo teraz naturalnie dobrym krokiem po takim dobrym sezonie, w którym odnosi sukcesy w dwóch seriach, dobrze by było przenieść się jeszcze wyżej, czyli po prostu atakować. Jeżeli nie atakujesz, no to niestety stoisz w miejscu w tym sporcie, a to oznacza cofanie się. Tak to jest w motorsporcie, tak to jest już w seriach juniorskich. Ten wyścig zaczyna się znacznie wcześniej. I no cóż, marzeniem by było przejście do Formuły 3, tej oficjalnej, tej, która jeździ podczas z weekendów wyścigowych Formuły 1, a do tego dołożenie jakichś startów gdzie indziej, no bo wiemy, że te kalendarze Formuły 3 i Formuły 2 są mocno dziwne w tym sezonie, są długie przerwy, nagle potem kilka wyścigów z rzędu, mamy trzy wyścigi w trakcie weekendu wyścigowego, no to jest niestety
Zrobione niby pod komercyjne prawa Formuły 1, ale dla tych zespołów, dla kierowców, zresztą oni już to zgłaszali, nie jest to dobre rozwiązanie i ma być modyfikowane w kolejnych sezonach. Zobaczymy, na ile zostanie zmodyfikowane. Natomiast Polak w dobrym zespole Formuły 3 to by było coś naprawdę dużego. No cóż, patrząc na ostatnie lata i szukając sukcesów polskich kierowców w single-seaterach, no bo o tym mówimy, jeżeli mówimy o kontekście Formuły 1, nie mówimy o Porsche Super Cup, w którym mieliśmy przecież dobre wyniki, nie mówimy też no, o innych seriach. Wiemy, że kilku Polaków jeździło w Euroformule Open, wiemy też, że były inne próby, no ale żaden z nich nie odnosił sukcesów, nie stawał na podjach, nie wygrywał wyścigów tak, jak robi to teraz Roman Biniński. Żaden od 2005 roku, od Roberta Kubicy. Niestety, no tak to wygląda i myślę, że musimy teraz uważnie patrzeć na Romana Binińskiego. No teraz kwestia kluczowa, czy będzie budżet na to, żeby móc kupić, no bo tak to się dzisiaj odbywa, kupuje się starty w Formule 3, jeżeli nie jest się w programie juniorskim żadnego zespołu, czy będą pieniądze na to, żeby kupić taki sezon w Formule 3, żeby mógł się zaprezentować, a do tego jeździć na krajowym podwórku i też zdobywać doświadczenie, zdobywać umiejętności. Kwestia kluczowa, kwestia bardzo ważna, no i tutaj trzymamy kciuki, żeby w menedżmencie Romana Binińskiego wszystko się udało i żeby tam znalazł się po prostu ktoś, kto uwierzy w tego chłopaka i będzie w niego inwestował, tak żebyśmy mogli cieszyć się kolejnymi sukcesami Polaków w seriach motorsportowych i cały czas mieć nadzieję na tego drugiego Kubicę. To jest takie słabe określenie generalnie, bo tak jak fajnie kiedyś mówił Kamil Stoch, że on nie jest Adamem, drugim Adamem Małyszem, tylko on jest Kamilem Stochem. Tak i my powinniśmy wypatrywać innego po prostu kierowcę, no ale nawiązującego do tych sukcesów Roberta Kubicy, ocierającego się gdzieś o te sukcesy Roberta Kubicy. Formuła 1 dzisiaj jest mocno nieosiągalnym sportem, ale gdzieś ocieranie się o Formułę 2, nawet Formułę 3 byłoby już dla nas, kibiców, świetnym wydarzeniem. Wyobraźcie sobie, gdy przystępujemy do weekendu wyścigowego Formuły 1 i mamy na przykład Polaka w Formule 3, możemy oglądać 3 wyścigi w trakcie weekendu, plus kwalifikacje, plus trening właśnie z toru, na którym jeździ Formuła 1. To by było coś rewelacyjnego, no i myślę, że wszyscy na to czekamy. Roman Biniński ma papiery na ściganie, jest szybki, potrafi się odnajdywać w wyścigach. No teraz chodzi niestety o to, aby znaleźć te czynniki inne, które mocno wpływają na karierę motorsportową wszystkich kierowców w dzisiejszych czasach. Trzymamy kciuki, gratulujemy Romanowi Binińskiemu sukcesów, życzymy mu podium w brytyjskiej Formule 3, życzymy też podium w brytyjskiej Formule 4, tam niestety już na wiele więcej niż 5-6 miejsce nie ma możliwości ze względu na odjazd punktowy. W brytyjskiej Formule 3 na mistrzostwo też nie ma szans, bo tam jeden z zawodników mocno odjechał, no ale to nie o to chodzi. To chodzi o nabywanie doświadczenia, pokazanie się na szerszej arenie, również arenie motorsportu, również na arenie europejskiej, no i potem może coś z tego będzie. To fajnie. Dobrze, że mamy coraz więcej sukcesów Polaków w weekend. Nie tylko możemy śledzić LMS, nie tylko możemy śledzić Formułę 1, nie tylko możemy śledzić na przykład rajdy i występy Kajetana Kajetanowicza, ale możemy też spoglądać na innych serii. Pełny raport z tego weekendu znajdziecie oczywiście na blogu niebawem, bo też były inne zwycięstwa oprócz Romana Binińskiego, więc warto zajrzeć. A póki co dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcjach, kliknięciu dzwoneczka, bo to sprawi, że nie ominą Was żadne vlogi, szczególnie te vlogi live podczas weekendów wyścigowych. No i trzymajcie się, dziękuję za wspieranie kanału. Do zobaczenia. Cześć!